w Trójcy Jan Majewski, właściwie Jan czy Janek? Dzień dobry, cześć. W sumie to Janek albo Jan, to już zależy, jak tam wolisz się zwracać. 18 lat już za chwilę, ale ten świat artystyczny działa na ciebie już od jakiegoś czasu. Czy to coś, co buduje, czy coś, co troszkę cię jednak zaczęło przytłaczać? Nie, buduje, zdecydowanie buduje i to szybko dosyć. Wraz z tobą w piosenkach również artyści uznani. Powiedz troszkę o współpracy z ludźmi, którzy pomagali ci na samych początkach. No bo wiem, że za chwilę singiel ze Skubasem, no ale w telewizji miałeś przyjemność pracować choćby z Markiem Piekarczykiem, no z legendą, jakby nie patrzeć, muzyki metalowej w Polsce. Tak, zdarzyło mi się i było super. Bardzo polubiłem pana Marka. Ale tak, współpracowałem z kilkoma artystami, w większości znanymi. Na przykład zanim wyszkolni napisałem piosenkę też właśnie ze Skubasem, którą niedługo będzie można usłyszeć. No i na przykład z Moniką Wydrzyńską z duetu Linii Nocnej. Czyli właściwie wszyscy znajomi nam dobrze z Trójki artyści. Ja pamiętam, kiedy Linia Nocna przychodziła ze swoją debiutancką płytą, to ja wtedy czułem, że coś w sobie mają. Także fajnie jest w twojej działalności, że szukasz w różnych miejscach. No bo właściwie czy Ania Wyszkoni, czy Skubas, czy Linia Nocna, to muzycznie są zupełnie różne światy. Tak, tak, to prawda. Współpracuję z przeróżnymi ludźmi, bo chciałbym jak najwięcej wynieść, jak najwięcej zobaczyć, czego mogę się jeszcze dowiedzieć, czy czegoś mi jeszcze brakuje. Wyciągam po prostu jak najwięcej tego, co mogę. Powiedziałeś, że współtworzyłeś swoje utwory z tymi artystami. Powiedz, jaki był twój udział w tym wszystkim? No, udział był spory. Zazwyczaj to wyglądało tak, że mam pomysł na piosenkę, w jakim ona będzie klimacie, o czym będzie tekst. Spotykamy się na sesji songwriterskiej, no i piszemy po prostu piosenkę, tworzymy sobie. To nie jest tak, że oni przynoszą gotowca? Nie, nie, nie. To powiedz troszkę o tym procesie tworzenia. No co mogę jeszcze powiedzieć? No, chyba już powiedziałem to, co... Dużo spierania się jest podczas tych prac? Spierania? Nie, nie, nie ma spierania. To zawsze jest tak... miło i jak zwracam uwagę, to coś poprawiamy wtedy po prostu. To nie jest tak, że oni podchodzą do ciebie, a dzieciaku, to ja wiem lepiej? Nie, 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 zdecydowanie nie. No bo to tak podchodzą do tego, że to jest moja piosenka, a oni tylko są jakby pomóc mi, żeby ta piosenka dobrze brzmiała, dobrze wyszła po prostu. Opowiedz troszkę też o twoich ciągotach, że tak się wyrażę, do grania na końcu świata. Grania na końcu świata? Tak, domyślam się, że zmierzasz do live sesji, która miała jakiś czas temu miejsce. To tak, to było bardzo spontaniczne działanie. Pomyślałem sobie, a może by sobie zagrać tak gdzieś, zarejestrować się, gram na żywo z jakimś muzykiem. No i właśnie tak przyszło mi do głowy, może by w jakiejś naturze, takiej na końcu świata. Zagrać. No i tak właśnie spotkałem się z Michałem Zachariaszem. Stworzyliśmy aranżację do tych trzech piosenek i zagraliśmy je właśnie na końcu świata. Kto by wymyślił, czy to jest twoja inicjatywa, czy ktoś ci podpowiadał? Pójść do Szansy na Sukces, pójść do Voice of Poland? Głównie ja tak chciałem. Chciałem zobaczyć po prostu, jak to jest w telewizji. Rodzice też mi podsunęli taki pomysł właśnie, żebym może bym spróbował. Ja mówię, że jasne, że chętnie pójdę. No i właśnie tak na początku Szansa, a potem The Voice. No i jakie twoje wrażenie, kiedy stanąłeś przed kamerą? Ja pamiętam swoje pojawienie się po raz pierwszy w życiu w telewizji przed kamerą, to nie byłem w stanie wydusić z siebie całego pełnego zdania. No to mi się bardzo podobało. Bardzo fajnie, bardzo ciekawe przeżycie w ogóle zaśpiewać w takim miejscu, poznać tyle ludzi, nowe doświadczenia. Super. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto, to polecam pójść do Voice. Opowiedz troszkę jeszcze o festiwalu, który ostatnio no, wygrałeś. Festiwal ważny, bo jeden z najważniejszych właściwie festiwali młodych talentów w Polsce, czyli festiwal w Szczecinie. Tam wszystko pod wodzą Kaśki Nosowskiej. W końcu ze Szczecina Katarzyna jest również.
Ja pamiętam też swoją drogą początki zespołu Hej, te najpierwsze początki. Jak było na tej imprezie? Jak się czułeś, występując tam właśnie wśród już w tym momencie ludzi, którzy muszą tworzyć zupełnie własne rzeczy, gdzie już nie jesteś zmuszony do grania coverów, tylko robisz swoje? Tak, no do dzisiaj jeszcze nie dotarło do mnie chyba do końca, że udało mi się tam zdobyć Grand Prix, ale super było. Wielkie miejsce, wielki teatr, bo w takim właśnie amfiteatrze graliśmy. Super, super było. Zagraliśmy 3 piosenki, w tym 2 moje autorskie, Prosto w ciszę i Ile jestem wart, o którym właśnie mówiliśmy wcześniej i które będzie można usłyszeć niedługo już. I trzecia piosenka to była piosenka pani Heleny Majdaniec, bo taki był regulamin konkursu właśnie, żeby zagrać piosenkę Majdaniec we własnym aranżu. Musieliśmy sami przygotować aranż, no i zaprezentować tę piosenkę tam w amfiteatrze. Jaki to był utwór? Bilet w jedną stronę. Czy w związku z tym będziesz śpiewał również ten utwór podczas swoich koncertów? To Bilet w jedną stronę już masz, no bo jeśli zdecydowałeś na granie i śpiewanie i w tych utworach śpiewasz, że chcesz iść w tę stronę, że jeszcze nie wiesz dokładnie, jak to się skończy, ale że to jest miejsce, w którym chciałbyś się odnaleźć mimo wszystko. Tak, zdecydowanie tak. O tym właśnie jest moja piosenka, pierwsza piosenka, jaka powstała. Niepewne, o tym właśnie opowiada, o takim poszukiwaniu siebie w tym rynku muzycznym. To w takim razie powiedz mi jeszcze o pracy z tymi dużymi nazwiskami. Będzie taka piosenka właśnie, Ile jestem wart, którą napisałem ze Skubasem. Piosenka ma przepiękny tekst. Ostatnio udało mi się właśnie ją to ostatnio zagrać na koncercie z konkursu Kryształowy Kamerton, który organizował ZAKR, Związek Autorów i Kompozytorów. Super był koncert, ale już wracając do piosenki, to będzie opowiadać o takim, o tym, że ludzie nas, że zderzamy się z opinią na co dzień, z opinią ludzi, którzy oceniają nas w nie do końca prawidłowy sposób, patrzą na nas tak z zewnątrz, a niekoniecznie na to, jacy jesteśmy w środku. W takim razie, jaki jest Jan Majewski w środku? Jaki chce być i czy jest to ten Jan Majewski, którego chcesz pokazać? Czy to jest, czy gdzieś tam próbujesz ukryć pewne rzeczy mimo wszystko? Nie, nie ukrywam nic. Na pewno nie ukrywam nic w piosenkach. To, co śpiewam, te wszystkie teksty, to w ogóle ten album, który niedługo się pojawi, bo nad nim pracuję intensywnie, opowiada, to jest taki mój katalog emocji właśnie, który opowiada o różnych przeżyciach, emocjach, które ja przeżyłem i przeżywam, ale też, którzy przeżywają i doświadczają ludzie. Dlatego wydaje mi się, że będzie super, bo ludzie też będą się, słuchacze będą się z tym utożsamiać, z tym, co śpiewam. Na jakim etapie jest płyta? Już kończę właśnie nagrywać. Wczoraj nagrywałem ostatnią piosenkę, no i już powoli dobiegamy do końca. Wyczytałem informację, że ta płyta ma być jeszcze w tym roku, ale to już chyba niemożliwe. Tak, no jeszcze mamy teledysk do nagrania, właśnie nagraliśmy ostatnio jeszcze jeden, ale jeszcze jeden chcemy nagrać. Trochę tam jeszcze rzeczy zostało, ale już na pewno bliżej końca niż początku. O. Czyli co, początek nowego roku to początek twojej już oficjalnej kariery? Tak, mam nadzieję, że tak. Tej kariery płytowej. Jakie masz marzenia, jeśli chodzi o ten rok kolejny? Jak sobie myślisz, no dobrze, mam płytę, to trzeba ją gdzieś pokazać, trzeba by gdzieś z nią zaistnieć. Co byś chciał zrobić w przyszłym roku? Jak byś chciał funkcjonować na muzycznej scenie? No na pewno dam z siebie wszystko, będę robić wszystko, żeby grać na jak największych scenach, ale najbardziej chciałbym zagrać z Dawidem Podsiadło kiedyś na wielkim stadionie i zagrać taki wielki koncert. Ale ty jako główna gwiazda, czy jako gość Dawida? No na początku chciałbym w ogóle zagrać gdzieś z Dawidem, albo wydać piosenkę z Dawidem, ale też chciałbym właśnie wydać już sam, wyprzedać jakby stadion, zagrać na wielkim stadionie i mieć 40 tysięcy osób, fanów. Dawid Podsiadło zresztą właściwie podobnie jak ty, bo też od, jak to się ładnie mówi, konkursu telewizyjnego. Tak, tak, on był w X-Faktorze chyba, nie? Tam 10 lat temu. Tak, no to podobnie trochę.
Powiedz jeszcze słów parę o samej płycie, no bo wspomnieliśmy o kilku osobach, z którymi pracowałeś, wspomnieliśmy o kilku singlach, które już są i piosenkach, które już są gotowe. Jak byś określił to, co na tej płycie się znajdzie? Będą to piosenki w gatunku alternatywnego popu, może trochę alternatywnego rocka, tak delikatnie. No i właśnie będą to, co mówiłem wcześniej, że będą opowiadać o emocjach, o uczuciach, o jakichś przeżywanych doświadczeniach. Będzie 10 piosenek, no i pisałem na tę płytę ze znanymi i bardzo zdolnymi artystami, jak na przykład Ania Waszkoni czy Skubas. Pisałeś z tymi ludźmi, ale kto w takim razie gra z tobą i na płycie, i podczas koncertów? Czy to jest twój własny zespół, twoi koledzy, że tak się wyrażę, z podwórka, czy to już zawodowcy? Zawodowcy, to zawodowcy bez wątpienia. Zazwyczaj gram w duecie z Piotrem Radzie. Pozdrawiamy Piotrka, jeżeli ogląda. I Piotrek właśnie produkuje część płyty, będzie też produkował Michał Zachariasz, Piotr Bogutyn, którego można kojarzyć z Budki Suflera, czy z tego, że produkuje też Ani Karwan muzykę i wielu innym artystom. I też Luiza Kanczarska zajmie się częścią piosenek. Czy jak wygląda koncert Jana Majewskiego? To jesteś tylko ty na scenie, jesteście we dwóch, czy to jest już większy skład? Raz graliśmy w pełnym składzie, było super, fajne doświadczenie też. No inna energia jest zupełnie, jak jesteśmy w pięciu na scenie niż we dwóch, ale zazwyczaj właśnie gramy we dwójkę i też jest bardzo fajnie. Jeszcze się uczysz? Tak, jeszcze jestem w czwartej klasie technikum. Czyli co, matura za półtora roku, czy za pół roku? Za półtora roku jeszcze, na szczęście. A jaki kierunek? Elektronika. Zostanę elektronikiem po szkole. Czy myślisz, że kariera nie zawróci ci w głowie i nie zostaniesz jednak tym elektronikiem? Mam nadzieję, że uda mi się pójść w 100% muzykę. Ale też ja jestem gitarzystą również, no i to się może przydać bardzo. Też właśnie takie pojęcie o elektronice, bo może bym sobie robił jakieś przystawki do gitary, czy coś bym sobie tak kombinował, nie? Czyli praktyczny zawód też się przyda. Tak, tak, trochę tak. W takim razie możesz nam zdradzić tytuł płyty? Jeszcze bym nie zdradzał. Dalej już go masz? Mogę zdradzić, że niedługo ukaże się piosenka, do której właśnie ostatnio nagraliśmy klip. Będzie to piosenka pod tytułem Gorzki Smak. I będzie to piosenka, którą właśnie stworzyłem z Piotrkiem Radio, o którym wspomniałem przed chwilą. I będzie to piosenka, która opowiada o takiej rozpaczy po rozstaniu właśnie. No. Prosto w ciszy to taki utwór, który przydał się parę dni temu, kiedy był dzień takiego wyciszenia generalnie. Czy tobie zdarza się uciec? No wiem, że uciekasz na koniec świata, żeby zagrać, ale potrzebujesz czasami takiego odejścia, ucieczki od gwarnego świata, zamknięcia się i pomyślenia nad sobą i przy okazji tworzenia takiej zupełnej ciszy, gdzie właściwie nie ma nic, jesteś ty. Tak, wydaje mi się, że każdy ma tak co jakiś czas. Normalna sytuacja, że każdy musi się udać co jakiś czas właśnie w takie miejsce, gdzie będzie sam, gdzie uda się prosto w ciszę, gdzie będzie mógł tam sobie odpocząć od natłaczających myśli i doświadczeń. Jan Majewski, dziękuję bardzo i czekamy na całą płytę. Dzięki.